Dzień dobry, witamy wszystkich na kolejnym wykładzie w ramach Szkoły Wyszehradzkiej. Naszym gościem jest pan dr Juraj Marusiak z Instytutu Nauk Politycznych Słowackiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Pan doktor przedstawi nam dzisiaj zagadnienie dotyczące współczesnych stosunków polsko-słowackich i całego zakresu spraw z tym związanych. Jest to o tyle ciekawe i bardzo interesujące, gdyż jest to punkt widzenia z perspektywy słowackiej. My może nie aż tak często, ale w takich różnych dyskusjach na temat relacji polsko-słowackich prezentujemy nasz polski punkt widzenia. Dlatego o tyle wartościowy jest ten wykład, że nieczęsto możemy ten słowacki głos jakby w szerokiej skali usłyszeć. Także bardzo się cieszymy, że pan doktor przedstawi nam to zagadnienie i oddaję już panu głos. Dzień dobry, szanowni państwo, szanowne studentki i szanowni studenci. Na początku naszego wykładu postawiłbym kilka pytań, które należałoby moim zdaniem przemyśleć i żeby każdy sam sobie przemyślał, co naprawdę wiedzą państwo o Słowacji. Słowacja jest jednym z najmłodszych, to prawie najmłodszy sąsiad Polski, skoro wszystkie pozostałe kraje, tak jak Litwa, Białoruś, Ukraina, i ogłosiły niepodległość wcześniej, trochę wcześniej niż Republika Słowacka, też można powiedzieć Federacja Rosyjska czy Republika Czeska, budując swoją tożsamość raczej na kontynuacji z państwowości poprzedniej, więc czy to był Związek Sowiecki, czy też Czeska i Słowacka Republika Federalna. Więc pozwalam sobie postawić następujące pytanie. Jakie macie asocjacje wiązane ze Słowacją czy ze Słowakami? Czy znacie jakąś znaną osobowość ze Słowacji? Może to być na przykład sportowiec, artysta, pisarz, polityk i tak dalej. Może to być jakaś osobowość show biznesu i tak dalej. Czy znacie jakieś wydarzenie historyczne związane ze Słowacją, które może być też ważne dla was jako obywateli Republiki Polskiej, Rzeczypospolitej Polskiej? I mam jeszcze, sobie pozwalam postawić takie pytanie, jaki kraj jest według was najbliższy do Polski i do Polaków? I bardziej takie ścisłe pytanie, jaki kraj Grupy Wyszehradzkiej jest według was najbliższy do Polski i dla Polaków? Jeżeli mówić o stosunkach polsko-słowackich, trzeba przede wszystkim zrobić kilka uwag wstępnych. Chodzi o to, żeby zdać sobie sprawę, jakie są to dwa kraje, jaka jest Polska w porównaniu do Słowacji, jakim krajem jest Słowacja, jakie jest jego miejsce też na mapie mentalnej Polaków, jakie jest miejsce Polski w mapie mentalnej Słowaków. Bardzo ciekawa sytuacja w stosunkach polsko-słowackich była przed 1989 rokiem. Ten okres cechował się jak dla ówczesnej nieistniejącej Czechosłowacji i Polski jako krajów bloku sowieckiego stosunkowo niską przepustowością granic, skoro granice dla zwykłego ruchu turystycznego, zwykłego ruchu osób były od momentu powstania ruchu Solidarności zamknięte i do Polski można było wyjechać tylko na zaproszenie najbliższej rodziny lub na jakieś wycieczki zorganizowane. To samo oczywiście dotyczyło Polaków przy drogach na
do Czechosłowacji. Mogli Polacy jechać oczywiście tranzytem do przez Czechosłowację, jeździli na przykład do Austrii, czy do Węgier, czy na Morza Południowe. Z drugiej strony były te stosunki w pewnym sensie asymetryczne, skoro na Słowacji w tym okresie panowała stosunkowo spora wiedza o polskiej kulturze i o polskiej nauce. Było to dlatego, że Czechosłowacja po okupacji sowieckiej w sierpniu 1938 roku bardzo ograniczyła swoje kontakty kulturalne, swoje kontakty naukowe z Zachodem i Polska pod tym względem była znacznie bardziej otwarta. Więc jeżeli ktoś poszukiwał jakąś bardziej niezależną, niesowietyzowaną wiedzę o kulturze, o społeczeństwie, to bardzo często słowaccy intelektualiści sięgali właśnie po wydaniach polskich. Było to związane też z tym, że była i nadal jest między Słowakami i Polakami stosunkowo niska bariera językowa. I więc w tym okresie przynajmniej pasywna znajomość, bierna znajomość języka polskiego była oznaką właśnie przynależności do środowiska intelektualistycznego i była właśnie Polska pod tym względem pewne dla Słowaków i dla Czechów pewne okno na świat. Oczywiście po 1989 roku sytuacja się w pewnym zakresie zmieniła, bowiem mogliśmy już kontaktować się z Zachodem bezpośrednio, bez pomocy polskiego pośrednika. Przed 1989 rokiem język polski należał, literatura polska na przykład należała do najbardziej tłumaczonych literatur na język słowacki, oprócz oczywiście literatury sowieckiej. To było związane oczywiście z praktyką cenzury komunistycznej, która ograniczała nie tylko jakość, ale i ilość tłumaczeń autorów zachodnich. I oczywiście bardzo znacznie trudniej było blokować jakieś wydania polskie, skoro Polska należała też do obozu tak zwanych demoludów, czy do tak zwanych krajów bratnich. Z drugiej strony w Polsce Słowacja tak naprawdę prawie nie istniała. Może tylko dla polskiego grona zainteresowanych. Słowacja rozpatrywana była raczej przez pryzmat stosunków polskich Polaków z Czechami, więc bardzo często zdarzało się, że jeżeli Słowak przyjechał do Polski, mnie się to często zdarzało, to traktowano nas jako Czechów. Mówiono, że są Tatry polskie i Tatry czeskie, co oczywiście był nonsens, bo Tatry zawsze były po stronie słowackiej. Z drugiej strony w Czechosłowacji, co było też częściowo prawdą, częściowo to było wynikiem sukcesu komunistycznej propagandy, Polska miała obraz kraju biednego, kraju zacofanego, kraju z znacznie sporymi kłopotami gospodarczymi i w związku z tym oczywiście była Polska dla zwykłych ludzi dosyć mało interesująca. Od lat 90. jednak słyszymy coś innego, jeżeli się spotykają politycy z obu stron. Zazwyczaj te spotkania komentowane są ze strony przedstawicieli naszych krajów w następujący sposób. Stosunki polsko-słowacko-polskie albo polsko-słowackie są na najlepszym poziomie w historii. Praktycznie nie mamy żadnych otwartych kwestii, co znaczy jednak, że może naprawdę takimi te stosunki są. Z drugiej strony może to oznaczać, ale też to, że nadal dosyć mało się znamy i te stosunki
można powiedzieć, nie są, są dobre dlatego, że są bardzo mało intensywne. Także właśnie ma to stwierdzenie takie bardzo okrągłe, może mieć dwie twarze. To nasze kraje łączy. Łączy nas stosunkowo długa wspólna granica. 541 kilometrów to jest znaczny odcinek granicy, nie tylko z punktu widzenia stosunkowo małej Słowacji, ale też z punktu widzenia Polski. Są kraje, z którymi ma Polska znacznie krótszą granicę, jak na przykład z Litwą. Łączą nas wspólne cele strategiczne, łączy Słowaków i Polaków też czynnik religijny, skoro jak Słowacja, tak i Polska są kraje, w których większość ludności deklaruje swoją przynależność do religii rzymskokatolickiej. Jednak oczywiście w Polsce katolicyzm jest znacznie bardziej rozpowszechniony niż na Słowacji i w słowackim procesie narodotwórczym oprócz religii katolickiej istotną rolę odgrywała też religia luterańska, społeczeństwo luterańskie, które jest jednak społeczeństwem mniejszościowym, jednak ich wkład w rozwój współczesnej tożsamości słowackiej był znacznie większy niż jest ich procentowy udział w ludności kraju. W 2015 roku prowadzono badania opinii publicznej, które pokazały stosunkowo dobrą percepcję Słowaków w Polsce, a na odwrót Polaków na Słowacji. Więc na poziomie międzyludzkim stosunki te są w miarę dobre, więc w Polsce Słowacy znajdowali się na pierwszym miejscu wśród narodów z największym zaufaniem. Prawie 69% Polaków deklarowało właśnie zaufanie wobec Słowaków. Na następnych miejscach znajdowali się Czesi i Węgrzy, którzy zdobyli po 61%. Zaufanie Słowaków wobec Polaków jest również wysokie, jednak nie jest tak na tyle symetryczne. Na pierwszym miejscu pozostają Czesi, z którymi mamy kontakty historycznie oczywiście najbardziej intensywne. Czesi mają zaufanie 78% Słowaków. Na drugim miejscu znajdują się Austriacy, mają 49%. Polacy są z 40% na trzecim miejscu. Więc jakie są, oprócz tego, co mamy wspólnego, jakie są różnice? Różnice między Słowacją i Polską są przede wszystkim w tym, że Słowacja jest małe państwo, które liczy około 5,5 miliona mieszkańców. Polska z kolei aspiruje do rangi najsilniejszych państw europejskich. Słowacja jest pod względem etnicznym najbardziej heterogenicznym państwem grupy czechrackiej. Prawie 15% ludności kraju są członkowie różnych mniejszości narodowych, przede wszystkim mniejszości węgierskiej, która jest najbardziej liczna mniejszość w kraju. Na drugim miejscu znajduje się mniejszość romska. Pozostałe mniejszości nie są na tyle znaczące. Z drugiej strony Polska jest krajem pod względem etnicznym homogeniczna, jeżeli bierzemy do uwagi, bierzemy pod uwagę autochtoniczne mniejszości, które znajdują się na terytorii polskiej przez pokolenia. Polska jest nie tylko członkiem Grupy Wyszehradzkiej, ale na przykład dla Słowacji jest bardzo ważne, że jest też członkiem tak zwanego Trójkątu Weimarskiego razem z Francją i Niemcami. Ten nieformalny trójkąt, mechanizm konsultacyjny w kwestiach polityki bezpieczeństwa w Europie
został zawiązany w 1991 roku. Oczywiście to też pokazuje, jaka jest, czy jaka była pozycja Polski w Europie, jak Polska była traktowana przez najsilniejszych aktorów Unii Europejskiej. Oczywiście w obecnej sytuacji ten trójkąt weimarski jest raczej działa w stanie zamrożonym i co moim zdaniem nie jest korzystne też dla Polski. Różnice są też z punktu widzenia struktury gospodarczej oraz z punktu widzenia poziomu integracji z Unią Europejską. Słowacja w 2009 roku wprowadziła euro. Pod tym względem Słowacja jest najbardziej zintegrowanym krajem grupy Wyszehradzkiej. Polska, Republika Czeska, a również Węgry na razie nie wprowadziły euro, wspólną walutę, co jest jednak ale związane z tym, że Polska potrafi na przykład w dużym zakresie funkcjonować sama, ma silny rynek wewnętrzny, to nie jest przypadek Słowacji. I czym się różni Słowacja od Polski? Jeżeli Polska w długi okres po 1989 roku miała w znacznym stopniu, może z wyjątkiem Rosji, bezkonfliktowe stosunki ze swoimi sąsiadami, po 2010 roku nastąpiło pewne pogorszenie stosunków najpierw z Litwą, czy też z Niemcami, Białorusią, Litwą, oczywiście i na przykład ze względu na konflikt dotyczący interpretacji Rzesi Wołyńskiej, też nastąpił taki konflikt pamięci historycznych z Ukrainą. To dotyczy Słowacji. Jeżeli politykę zagraniczną Słowacji cechowało napięcie słowacko-węgierskie do 2010 roku, to w chwili obecnej przez ostatnich 10 lat nastąpiła pewna stabilizacja w tych stosunkach i właśnie wyciszyła się konfrontacja, która w tych stosunkach panowała, czy też w kwestii mniejszości węgierskiej na Słowacji, czy też w kwestii pamięci historycznej, tak zwanych dekretów Benesza, które oznaczały prześladowanie członków mniejszości węgierskiej po II wojnie światowej. Na następującym slajdzie można widzieć, jakie są różnice gospodarcze między Słowacją i Polską. Jeżeli nie ma takich istotnych różnic dotyczących powiedzmy PKB brutto między naszymi krajami, to panuje znaczna różnica w poziomie otwarcia naszych gospodarek narodowych. Ten następujący graf ilustruje udział eksportu towarów i usług na PKB brutto naszych dwóch krajów. Okazuje się, że Słowacja i Polska zbudowały po 1989 roku znacznie otwarte gospodarki narodowe. Jednak procentowy udział eksportu na PKB Polski jest około 30%, około 28%. To w przypadku Słowacji jest on ponad 90% PKB. Znaczy Słowacja jest w znacznym stopniu uzależniona od eksportu i oczywiście ten eksport jest orientowany przede wszystkim na pozostałe kraje Unii Europejskiej, zwłaszcza na Niemcy i Republikę Czeską, ale też i na Polskę. To był właśnie powód, dlaczego Słowacja wbrew narodowej retoryki ówczesnego rządu
w 2009 roku zrezygnowała na własną walutę, na posiadanie własnej waluty i zdecydowała się wprowadzić walutę wspólną europejską euro. Bo właśnie wprowadzenie euro, można powiedzieć, że w tym okresie globalnego kryzysu gospodarczego uratowało gospodarkę słowacką i umożliwiło funkcjonowanie eksportu mimo ciężkiego kryzysu gospodarczego. Polska nie musiała wprowadzać właśnie takich zabiegów, dlatego że Polska ma stosunkowo silny rynek wewnętrzny, stosunkowo silną konsumpcję krajową, która może w pewnym sensie częściowo kompensować właśnie może niższy poziom eksportu. Jednak w porównaniu z średnią światową, globalną, oczywiście ten poziom zależności od eksportu w przypadku obu naszych krajów jest znacznie wyższy. Ten poziom jest, właśnie światowy poziom, przepraszam, światowy poziom jest około 28%, około eksportu na PKB Polski jest coś ponad 50% i Słowacji ponad 90%. Także i tak czy inaczej właśnie Słowacja jest znacznie bardziej uzależniona od eksportu. I oczywiście ta zależność Słowacji od eksportu, ta ponad 90% zależność Słowacji od eksportu też determinuje właśnie zachowanie Słowacji w polityce europejskiej, w polityce wobec Niemiec i Francji i tym, w jaki sposób Słowacja sobie wyobraża przyszłość Unii Europejskiej. Jeżeli mówimy o wątku historycznym, to kształt stosunków można określić taką metaforą, którą definiował kiedyś już nieżyjący politolog słowacki Paweł Lukacz, że chodzi o sąsiadów odwróconych od siebie plecami. To znaczy, mimo że mamy długi odcinek wspólnej granicy, te kontakty nie są na tyle intensywne, dlatego że może nas w pewnym sensie nie tylko geograficznie, ale też i mentalnie dzielą Karpaty. W okresie przed II wojną światową właśnie istniało w stosunkach czechosłowacko-polskich pewne napięcie między oboma krajami, bo było to związane z pretensjami terytorialnymi Polski wobec Czechosłowacji. Te pretensje dotyczyły nie tylko Zaolzia, które znajduje się po stronie czeskiej, ale też góralskich miejscowości na terytorium Słowacji, więc Pisza, Orawy i regionu czadeckiego. Z drugiej strony czasami na Słowacji pojawiają się krytyczne głosy dotyczące sytuacji stosunkowo małej mniejszości słowackiej, która żyje na terenie obecnej Małopolski. Historycznie jest to słowacka Górna Orawa i słowacki Górny Spisz. Jeżeli mówimy o stosunkach polsko-słowackich w okresie przedakcesyjnym, więc w okresie od 1990 roku do 2004 roku, to przede wszystkim trzeba powiedzieć, że właśnie w tym 1990 roku przestaliśmy być członkami bloku sowieckiego i jak Czechosłowacja, tak i Polska mogli sobie stworzyć właśnie budować stosunki wzajemne od zera, budować stosunki według na podstawie własnych interesów narodowych, na podstawie tego, jak sami sobie te życzymy, żeby te stosunki wyglądały. To jest najważniejsze, może w latach 1990-91 powstawała tak zwana Grupa Wyszehradzka,
Początkowo była złożona z trójki państw z najbardziej zaawansowanymi reformami politycznymi oraz gospodarczymi. I były to też państwa, które najbardziej klarownie deklarowały swoją wolę przyłączyć się do Unii Europejskiej oraz do NATO. Były to Polska, Węgry i Czechosłowacja. Ta grupa wyszehradzka po rozpadzie Czechosłowacji została poszerzona na 4 państwa. Były to zamiast Czechosłowacji, były to Republika Czeska oraz Republika Słowacka. Ten wymiar polityczny Grupy Wyszehradzkiej został w 1993 roku uzupełniony o Środkowoeuropejską Strefę Wolnego Handlu, tak zwaną CEFTA, Central European Free Trade Area. CEFTA miała, właśnie zadaniem CEFTY była liberalizacja handlu między państwami środkowoeuropejskimi, zanim one dołączą do Unii Europejskiej. I właśnie ta inicjatywa CEFTA była wspierana również przez Unię Europejską i w takim tempie, w jakim otwierano dla naszych krajów rynek unijny i nasze rynki dla towarów unijnych, w takim tempie też otwierały swoje rynki nawzajem kraje środkowoeuropejskie. Jednak te stosunki nie były bez komplikacji, nawet po zmianie reżimu, nawet po likwidacji żelaznej kurtyny. Otwarcie polsko-czechosłowackiej granicy dla ruchu osobowego, dla ruchu turystycznego bez obowiązku pokazania zaproszenia i tak dalej. Wszystkich tych procedur, które były związane z okresem poprzednim, nie nastąpiło bezpośrednio po zmianach politycznych, ale dopiero wiosną 1991 roku, bo prezydent Václav Havel, ówczesny czechosłowacki, później czeski prezydent Václav Havel, nazywał tą granicę ostatnią żelazną kurtyną w Europie. Dlaczego tak się stało? Było to związane z wysokim stopniem negatywnych uprzedzeń wobec Polaków w Czechosłowacji. Było to związane z obawami, że Polacy, którzy będą przyjeżdżali masowo do Czechosłowacji, będą wykupywać towary z czechosłowackich sklepów i zabraknie towarów dla Słowaków i Czechów. Jak się później okazało, to właśnie Polska stała się dla Słowaków i Czechów krajem tanim i to właśnie Słowacy i Czesi zaczęli organizować masowe najazdy turystyczne i handlowe na polskie targi przygraniczne, więc dla sporu Słowaków najbardziej znanym punktem w Polsce nie jest Kraków, nie jest Warszawa, nie są inne miejscowości turystyczne, ale najbardziej znaną miejscowością w Polsce jest Nowy Targ, gdzie znajduje się jeden z największych targów dla właśnie zorientowanych właśnie dla przybyszy ze Słowacji. Układ między Republiką Polską i Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną w dobrym sąsiedztwie, solidarności i przyjacielskiej współpracy został sporządzony w Krakowie w październiku 1991 roku. Jednak ratyfikowany był on dopiero w maju 1992 roku, więc dopiero paru miesięcy przed końcem istnienia państwa czechosłowackiego. Niepodległa Słowacja, która powstała na 1 stycznia 1993 roku,
była zainteresowana rozwojem dobrych stosunków z polskimi sąsiadami, jednak Polska rozpatrywała właśnie rozpad Czechosłowacji częściowo z obawami z tego, jak będzie się zachowywała Słowacja jako kraj nowy, jako kraj z stosunkowo nieznaną reprezentacją polityczną i dlatego Słowację traktowano jako kraj trochę nieobliczony. Pierwsza oficjalna wizyta w Polsce była to wizyta prezydenta Słowacji ówczesnego Michała Kovacsa. Odbyła się dopiero w styczniu 1994 roku. Michał Kovács w tym okresie zadeklarował zainteresowanie Słowacji wsparciem ze strony Polski przy integracji z NATO. Oczywiście Polska obawiała się, czy nowa Republika Słowacka, która powstała częściowo w opozycji wobec ówczesnych postdysydenckich rządów Czechosłowacji, będzie kontynuowała swoją orientację prozachodnią, czy też nie będzie orientowała się bardziej prorosyjską. Pewnie w pewnym zakresie te obawy ziściły się po przedterminowych wyborach, które odbyły się na Słowacji w 1994 roku. Wtedy został zawiązany trzeci rząd Władimira Mečiara, który cechował się pewnymi tendencjami autorytarnymi, łamaniem procedur demokratycznych i destabilizacją instytucji demokratycznych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, czy też instytucja referendum. I to wprowadzało Słowację do pewnego rodzaju samoizolacji. W odróżnieniu od Polski, Czech i Węgier, Słowacja w 1997 roku nie została zaproszona do negocjacji akcesyjnych z NATO i z Unią Europejską. Jednak, co trzeba podkreślić, w tym okresie, w drugiej połowie lat 90. była to Polska, która najbardziej głośno na forum międzynarodowym i w negocjacjach z sojusznikami z Zachodu opowiadała się przeciwko izolacji Słowacji, przeciwko temu, żeby Słowacja została całkowicie wykluczona z procesów integracyjnych. Polska obawiała się tego, co rzeczywiście na Słowacji następowało. Było to pewne wzmacnianie wpływów rosyjskich. Właśnie te dobre stosunki z Rosją kompensowały dla rządów Władimira Mečiara właśnie brak dobrych i intensywnych stosunków z Zachodem. Można powiedzieć, Władimir Mečiar w pewnym zakresie też chciał w taki sposób szantażować Zachód. Więc robił mniej więcej to, co dzisiaj robi Viktor Orban na Węgrzech. W tym okresie właśnie kluczową rolę przy kreowaniu współczesnych stosunków polsko-słowackich odgrywali prezydenci obu krajów, Michał Kovács i ze strony polskiej prezydentem był wtedy Aleksander Kwaśniewski. Po 1998 roku nastąpiła zmiana rządu na Słowacji. Został stworzony gabinet szerokiej koalicji partii centroprawicowych i też centrolewicowych pod kierownictwem nowego premiera Mikulasza Zurindy. Właśnie ta szeroka koalicja deklarowała wolę właśnie przełamania tego impasu integracyjnego, w którym się znalazła Słowacji i deklarowała wolę akceleracji drogi Słowacji do Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego. Było to bardzo ważne dla nas, ale nie tylko dla nas, dlatego że właśnie już w 1999 roku, na początku tego roku, właśnie trójka naszych sąsiadów, więc Polska, Republika Czeska oraz Węgry, weszły do NATO
stały się członkami aliancji. Też zdawali sobie sprawę z tego właśnie nasze kraje sąsiedzkie i w tym okresie właśnie jesienią, jeszcze jesienią w 1998 roku doszło do spotkania przedstawicieli wszystkich tych trzech krajów i gdzie zadeklarowały one wolę odnowienia współpracy wszechradzkiej i też deklarowały wsparcie Słowacji w drodze do NATO i deklarowały raz za razem też wolę współpracy przy negocjacjach akcesyjnych z Unią Europejską, bowiem Unia Europejska prowadziła negocjacje z każdym krajem kandydującym osobno, na poziomie dwustronnym. Jednak właśnie okazało się, że jest bardzo korzystne, jeżeli kraje kandydujące przekazują sobie nawzajemnie właśnie własne pozycje negocjacyjne. W taki sposób mogły i one koordynować swoją politykę integracyjną, swoją politykę europejską i właśnie zdobywać właśnie i bo te negocjacje oczywiście były bardzo, bardzo trudne. Oprócz Republiki Czeskiej właśnie Polska była takim największym adwokatem Słowacji w kwestiach dotyczących wejścia integracji Słowacji z Sojuszem Północnoatlantyckim. W tym okresie Słowacja postrzegała po 1998 roku Polskę jako kraj, który znajduje się na poziomie partnera strategicznego. Jednak oczywiście dla Polski Słowacja partnerem strategicznym nie była. Partnerami strategicznymi w tym czasie byli tylko Stany Zjednoczone i Ukraina. Polska jednak naprawdę aktywnie popierała w tym czasie demokratyczną transformację Słowacji i ten proces integracji z NATO i można traktować właśnie ten okres po 1998 roku, na początku wieku XXI, jako taki złoty okres, jako szczyt polsko-słowackich stosunków. Oczywiście była to nie tylko kwestia altruistycznej przyjaźni ze strony polskiej, ale była to też kwestia interesów. Polska dążyła do zabezpieczenia własnej południowej granicy, żeby tam nie powstał kraj, który zostałby w pewnym sensie satelitem Rosji, czymś w rodzaju tego, co jest dzisiaj Białoruś. Meciara przed 1998 roku też nazywano Łukaszenko na Dunaju. Mimo że Meciar oczywiście nigdy nie osiągnął poziom Aleksandra Łukaszenki i może nawet nie miał takich ambicji. Z drugiej strony, co było też bardzo ważnym momentem właśnie w stosunkach polsko-słowackich, Polska dążyła do przekonania Słowacji na rzecz poparcia dla swojej polityki wschodniej, zwłaszcza do przekonania Słowacji, żeby uczestniczyła w polityce promowania interesów Ukrainy na Zachodzie, żeby Słowacja też wspierała ambicje ukraińskie dotyczące członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim i integracji z Unią Europejską. Jeżeli jeszcze w okresie przedakcesyjnym politycy polscy i Słowacy, czasami jak na przykład Aleksander Kwaśniewski, wypowiadali się na korzyść federalizmu europejskiego, więc na korzyść budowania Unii Europejskiej jako Unii politycznej, gdyby właśnie ta zasada właśnie silnych instytucji unijnych dominowała, to jeszcze w okresie przedakcesyjnym właśnie zaczęła się zmieniać opcja jak słowackiej, tak i polskiej reprezentacji politycznej i już w czasie w 2004 roku, kiedy oba kraje zostały członkami Unii Europejskiej, właśnie i rządy słowackie i rządy polskie opowiadały się raczej za
Unią Europejską jako Unią Państw Narodowych. To znaczy, że mimo wszystko najbardziej ważnym czynnikiem Unii Europejskiej nie są instytucje unijne, ale rządy poszczególnych państw członkowskich. Co jest następującym czynnikiem właśnie w integracji europejskiej w polityce unijnej i to pozostało właśnie od tego końca, od początku XXI wieku do dni dzisiejszych, jak Słowacja, tak i Polska znajdują się w ramach Unii Europejskiej między tymi krajami, które są orientowane bardziej konserwatywnie, przede wszystkim w stosunku do roli religii w życiu społecznym, do polityki rodzinnej, do polityki zachowań reprodukcyjnych, więc słowacki parlament głosował za przyjęciem deklaracji o suwerenności państw członkowskich i kandydujących w kwestiach tak zwanych kulturalno-etycznych. I w 2002 roku, rok później taką deklarację przyjął też Sejm Rzeczypospolitej Polski. Do dnia dzisiejszego właśnie oba kraje są pod względem właśnie na przykład polityki wobec mniejszości seksualnej, polityki wobec aborcji, należą do tych krajów, które są bardziej konserwatywne w ramach Unii Europejskiej niż na przykład Republika Czeska czy Niemcy. Oczywiście po wejściu do Unii Europejskiej zmieniło się nie tylko zachowywanie obu naszych krajów w ramach Unii, na poziomie unijnym, ale to wynikało z natury rzeczy, inaczej zachowujemy się, jeżeli jesteśmy kandydaci na członkostwo, inaczej zachowujemy się, kiedy jesteśmy sami już członkami, mamy prawo do głosowania i możemy w pewnym sensie Unię Europejską zmieniać według naszych priorytetów. Więc z drugiej strony jednak zmienia się też kształt stosunków dwustronnych. Będąc członkiem Unii Europejskiej, prawie od 80 do 95% agendy dwustronnej już nie odbywa się na poziomie konsultacji międzyrządowych, na poziomie ambasad, ale odbywa się w Brukseli, więc na poziomie instytucji unijnych, na poziomie kontaktów między przedstawicielami stałych misji czy Unii Europejskiej, na poziomie przedstawicieli poszczególnych resortów czy instytucjach unijnych, więc na poziomie tak zwanych korektów. Z drugiej strony Unia Europejska ma obecnie 27 członków. To znaczy, że nie jesteśmy uzależnieni od jakiegoś jednego sojuszu, powiedzmy tylko od Grupy Wyszehradzkiej, ale możemy budować to, co polski politolog Marek Cichocki nazywał sojuszem zmiennym. Więc możemy budować bardzo fleksybilne sojusze na podstawie poszczególnych interesów. Oczywiście, na przykład, jeżeli dla Polski jest istotnym priorytetem europejska polityka rolna, to dla Słowacji to priorytetem nie jest. Polska może na przykład łatwiej się porozumieć w tych kwestiach z Włochami, może porozumieć się z Portugalią, powiedzmy z Hiszpanią, a dla Słowacji mogą być, powiedzmy, w ramach Unii Europejskiej inne priorytety, gdzie na przykład Polska nie czuje się na tyle zainteresowana. Z drugiej strony oczywiście istnieją wspólne i po wejściu do Unii Europejskiej pewne wspólne priorytety. Te priorytety na przykład dotyczą nie tylko tego, że Słowacja i Polska opowiadają się raczej za zachowaniem suwerenności
państw narodowych w takich kwestiach jak powiedzmy prawo rodzinne, polityka społeczna, polityka gospodarcza, polityka ekologiczna, ale na przykład opowiada, jest, panuje pewne porozumienie między Słowacją i między państwami wyszehradzkimi w dziedzinie polityki wschodniej i europejskiej, czy też w dziedzinie powiedzmy wsparcia dla kolejnego rozszerzenia Unii Europejskiej. Dalej Słowacja i Polska są zainteresowane na przykład na równości państw członkowskich Unii Europejskiej. Opowiadały się na przykład za tym, żeby rynek pracy państw unijnych został jak najbardziej otwarty i po rozszerzeniu Unii, dlatego że właśnie możliwość podjęcia pracy za granicą jest jednym z największych atutów członkostwa w Unii Europejskiej, jak dla Słowacji, tak i dla Polski. Dalej na przykład, co jest wspólnym priorytetem, jest zachowanie polityki spójności, więc zachowanie polityki funduszy kohezyjnych przeznaczonych na budowanie infrastruktury i dla modernizacji naszych, dla modernizacji poszczególnych krajów państw członkowskich, w tym też byłych krajów bloku sowieckiego. Przy kreowaniu traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej oba nasze kraje unikały na przykład pojęcia konstytucja Unii Europejskiej. I więc z drugiej strony Polska jest orientowana znacznie bardziej w kwestiach bezpieczeństwa na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. To zmieniło się po dojściu do władzy socjaldemokratów na Słowacji, którzy bardziej opowiadają się za wzmocnienie europejskiej polityki bezpieczeństwa i opowiadają się bardziej za współpracę z Niemcami i Francją w dziedzinie bezpieczeństwa. Tutaj dalej można powiedzieć, przy rządach Platformy Obywatelskiej nastąpiła taka można powiedzieć, pragmatyzacja stosunków dwustronnych, gdzie właśnie najbardziej ważnymi zostały kwestie współpracy transgranicznej, bezpieczeństwa energetycznego i tak dalej. Nadal istnieje na przykład pewna inspiracja polskimi zmianami, reformami, które organizuje rząd PiS-u. Przede wszystkim takim rzecznikiem tej polityki były przewodniczący słowackiego parlamentu Andrzej Danko, który dążył do nawiązania bardziej ścisłych kontaktów z PiS-em. Później deklarował, że chce zostać słowackim Orbanem, jednak po wyborach w 2020 roku, gdzie otrzymał tylko trochę ponad 3% głosów, nie wszedł do parlamentu. Ale właśnie na przykład konserwatywne poglądy na kwestie prawa rodzinnego są kwestią, która nas nadal łączy i łączyła nawet z Polską rządy socjaldemokratyczne, które dominowały na Słowację prawie 12 lat poprzednich. Słowacja jednak jako kraj bardziej zintegrowany z Unią Europejską dąży do pogłębienia integracji z Unią, mimo że na przykład razem z Polską, z Czechami, z Węgrami, Słowacja opiera się w wprowadzeniu na przykład obowiązkowych kwot dla uciekinierów. Motywacja Słowacji jest jednak przede wszystkim motywacją charakteru gospodarczego. Słowacja też dąży do w miarę bezkonfliktowych stosunków z Rosją, mimo że Słowacja wspiera terytorialną integralność Ukrainy i wspiera na przykład Ukrainę przez dostawy gazu ziemnego systemem gazociągów na Słowacji, ale na przykład nie dąży do tego, żeby Unia Europejska została skonfrontowana z Rosją, więc dlatego też Słowacja ma powściągliwy stosunek wobec polskiej inicjatywy Trójmorza. Jednak z Polską kontynuuje współpracę na przykład w kwestii Wyszehradzkiej Grupy Bojowej, która działała w 2016 i
2019 roku. Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym Słowacji po Niemczech i Czechach. Jeżeli w ramach Grupy Wyszehradzkiej został po 2006 i 2009 roku opracowany projekt korytarza gazowego od Świnoujścia na Morzu Bałtyckim do Chorwacji na Morzu Adriatyckim, to Słowacja w tym uczestniczy i właśnie we wrześniu 2019 roku rozpoczęto budowę korytarza interkonektora gazociągowego od Strachocina w województwie podkarpackim przez Przełęcz Łukowską na granicy państwa do Tłoczni Wielkiej Kapuszany na terytorium Słowacji. Problemem pozostaje budowa infrastruktury transgranicznej, na przykład autostrady, która by łączyłaby Żylinę z terytorium Polski. Przewiduje się, że zostanie ona skompletyzowana w całości tylko w 2040 roku, więc jeszcze 20 lat będziemy mieli kłopoty przy podróżowaniu samochodami, autobusami z Polski na Słowację i odwrotnie, i bardziej bezpieczne to będzie przez terytorium Republiki Czeskiej. Też to można powiedzieć, to bardzo często poruszamy właśnie w mediach na Słowacji, jest to kwestia żywności polskiej. Oczywiście Polska eksportuje w znacznym zakresie żywność, której produkcja na Słowacji znajduje się w głębokiej zapaści. Z drugiej strony słowacy producenci oskarżają Polskę z produkcji taniej, ale nie jakościowej żywności. I właśnie taka trochę wojna handlowa, która odbywa się czasami w słowackich mediach, jest też elementem naszych stosunków dwustronnych. Tutaj trzeba widzieć za tym nie raczej interesy polityczne, ale interesy gospodarcze poszczególnych grup lobbystycznych, więc jest to, można powiedzieć, i trochę uzasadnione, bowiem słowaccy dystrybutorzy często kupują nie najbardziej jakościową polską żywność. Więc dochodzimy do wniosków i chciałbym właśnie podsumować obecny wykład. Mimo że Słowacja i Polska są sojusznikami strategicznymi, sojusznikami, których łączy członkostwo w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, są nadal w pewnym sensie i po 30 latach od rozpadu bloku sowieckiego odwróceni od siebie plecami, może trochę mniej niż było to na początku lat 90. Jak powiedziała właśnie była ambasador Słowacji w Polsce, nasze stosunki mają taki charakter sinusoidy. W chwili obecnej ta sinusoida znajduje się raczej w dołku. To jest też związane na przykład tą drogą, jaką obrały Polska i Węgry. I wbrew konserwatywnej mentalności Słowacja naprawdę nie jest zainteresowana właśnie konfliktem z większością w Unii Europejskiej, zwłaszcza nie z konfliktem z Niemcami, skoro właśnie Słowacja jest też krajem mocno uzależnionym od eksportu właśnie do krajów unijnych. I co nas dzieli też, jest to oczywiście też kwestia rosyjska, przynajmniej poprzedni rząd bardzo testował politykę sankcji wobec Rosji, jednak też potępiał działalność Rosji wobec Ukrainy, bowiem Ukraina też jest sąsiadem Słowacji. Słowacja jest tak samo jak i Polska zainteresowana tym, żeby Ukraina była krajem stabilnym i żeby była bezpiecznym sąsiadem Słowacji. Dziękuję Państwu za uwagę. Panie doktorze, bardzo dziękujemy za ten niezwykle ciekawy wykład. Bardzo wiele interesujących kwestii. Mamy nadzieję, że te optymistyczne akcenty dotyczące współczesnych relacji polsko-słowackich będą nadal rozwijane. Być może kolejne lata przyniosą
nowe pola współpracy, być może większe zaangażowanie w ramach inicjatywy Trójmorza. Też z wielką nadzieją wiele osób patrzy na inicjatywę infrastrukturalną, to znaczy drogę Via Carpatia, która może mocno przyczynić się do pogłębienia tych relacji między Polską i Słowacją. Także będziemy to wszystko obserwować i dziękujemy za raz jeszcze za to wystąpienie. Do widzenia, panie doktorze.